Na program zaprasza sponsor. Producent termoizolacji Termano. Jan Majami, Fabiańczyk, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pokażmy książkę, absolutnie możemy po imieniu mówić. Oczywiście, bardzo się cieszę, Bartku, bo to bardzo upraszcza kontakty. To jest książka, o której... Znaczy, o książce to mniej porozmawiamy, a bardziej o tobie. Ci z Państwa, którzy Pitbull oglądali, to Majami kojarzą doskonale tę postać. Tak, Irokeza nie mam od 2 lat. No właśnie, bo to jest na książce. Taki delikatny, ale kiedyś był taki bardzo duży. Dlaczego zdecydowałeś się napisać tą książkę? Po co ci ona? Koledzy się wściekną. Wściekają się, tak? Ale bo nie czytali. Koledzy z ulicy, bo nie, że się tak wyrażę, też się wściekną. Tak. Wszyscy się wściekną. Po co? Bo tak naprawdę to nie miało być książka. To jest zapis rozmowy. To nie jest książka, wiesz? To jest zapis rozmowy, takiej luźnej rozmowy mojej i Artura Górskiego. Rozmawialiśmy sobie często. Opowiadałem mu przeróżne historie z mojego życia, ale to jest tylko moje życie, także opowiadałem historię z mojego życia. I on powiedział, że to się świetnie przełoży na słowo pisane, żeby może ktoś sobie przeczytał, szczególnie może ci, którzy chcą wstąpić do policji albo chcą być policjantami. To książka jest tak naprawdę o życiu, wiesz, o czymś takim, że nie wolno się poddawać. To zacznijmy od kluczowego pytania. Czy dzisiaj z perspektywy wszystkiego, co cię spotkało w tym życiu zawodowym, policyjnym, żałujesz, że wstąpiłeś do policji? Nigdy w życiu nie żałowałem. Zawsze mówię, że nie żałowałem tego, że pracowałem w policji i nigdy nie żałowałem tego, co później zrobiłem, jak skończyłem tę pracę w policji. Ile lat spędziłeś w więzieniu? 3 lata i 2 miesiące. I jak to się skończyło? Czy jesteś na zwolnieniu? Nie. To już się skończyło. To było, opuściłem zakład karny 6 lat temu, także to już jest zamknięty etap życia. I czy opowieści o tym, że bycie policjantem w więzieniu jest, nazwijmy to, umownie skomplikowane, to są prawdziwe? Oglądamy te wszystkie filmy o tym, jak policjant idzie do więzienia, wygląda to strasznie wszystko. Ale tylko tak strasznie wygląda. A, ja to spoko. To tylko tak strasznie wygląda. Wiesz co, ja kiedyś sobie tak pomyślałem, że jak sobie idziesz przez życie i za jednym rogiem to życie wybije ci zęby, to trzeba się podnieść i iść dalej, bo za następnym rogiem na pewno nie stała wróżka zębuszka i... I stała wróżka zębuszka za rogiem po wyjściu z więzienia? Tak, zawsze stoi i czeka tam gdzieś na mnie, bo ja wiem, że sobie dam radę w tym wszystkim. Nie jest taka tragedia. Słuchaj, no, wszystko w zakładzie karnym zależy od tego, jaki jest człowiek. Człowiek, który tam przebywa, to wszystko zależy od ludzi. Nie zależy tak bardzo od systemu, tylko od ludzi, jak potrafi się tam odnaleźć w tym wszystkim. Niemniej na pewno policjantowi jest dużo gorzej niż zwykłemu szeremu człowiekowi. Tym bardziej człowiekowi takiemu jak ja, który nie chciał kariery w kryminale zrobić, bo jeszcze nie chciałem zrobić kariery w kryminale. A spotkałeś w więzieniu ludzi, których dzisiaj możesz powiedzieć, że uważasz, że trafili tam bez powodu? Czy niewinnych? Tak. Tak. I to było takie, wiesz, zderzenie niesamowite, kiedy wiesz, że coś robiłeś, wiesz o tym, że byłeś policjantem, więc twoja praca polegała między innymi na tym, że szukałeś dowodów, zatrzymywałeś sprawców przestępstw, a jednocześnie widzisz w tym zakładzie karnym ludzi, którzy tak naprawdę przebywają tam bez żadnego powodu. Ale co się stało? Zostali wrobieni w coś, czy policjanci nie wykonali swojej pracy? Nie, najczęściej jest to na zasadzie wrobienia, pomówienia, nie wiem, niechlujności prokuratury i chęci takich szybkich zamykania spraw. Mhm. Chyba z tego się to wszystko bierze. A jak patrzysz dzisiaj na policję, to uważasz, że jest lepsza niż 10 czy 20 lat temu? Gorsza? Lepiej wyposażona? Lepsi ludzie do niej idą? Lepiej są szkoleni? Jest inna, na pewno, ale nie lepiej wyszkolona. Kiedyś, tutaj chyba, takie jest mądre słowo, czynnik ludzki. Więc chyba ten czynnik ludzki świadczył o tym, że kiedyś była policja bardzo inna. Kiedyś jakiś policjant musiał robić 5 razy więcej niż robiłby teraz, z tego względu, że nie było środków. Te środki były bardzo ubogie, te środki były nijakie, nie było całej technologii, nie było tej informatyzacji. Zresztą zobacz, po wielu, wielu latach można zamknąć sprawy, które były niezamknięte kilkanaście lat temu, z tego względu, że badanie DNA było takie, a nie inne, czyli żadne, z tego względu, że nie było takiej dokładnej bazy danych linii papilarnych. I teraz te sprawy wychodzą właśnie przez technologię. Przez to, że mają teraz inne możliwości. Technicznie to jest przeskok cywilizacyjny niesamowicie. A to nie jest tak, że ta technologia, ta wiara w technologię, bo ja rozumiem,
że właśnie archiwum X jest możliwe, dlatego że otwierają sprawy, które na przykład właśnie są przecież znane sprawy, nie można było zbadać DNA, a teraz można. I to konkretne sprawy są, które dzięki temu rozwiązano. Ale na końcu jest jednak zawsze człowiek, ten policjant, który musi coś przemyśleć, musi mu się chcieć. Musi mieć jakąś motywację do tej pracy. Czy dzisiaj ci policjanci mają więcej motywacji, czy mniej motywacji do pracy? No niestety, lepiej zarabiają, tak? Nie, niż kiedyś. Nie zarabiają niż kiedyś. Uważam, że gorzej zarabiają niż kiedyś, bo jednak przekładając zarobki ówczesne, to jednak 15-20 lat temu na zarobki teraz obecne, to nie ma takiej rewelacji. Nie dziwię się policjantom, że gdzieś tam prowadzą jakieś akcje protestacyjne, bo nie mają. Każdy mówi, że każdy chciałby zarabiać 2,5 tysiąca, 3 tysiące, bo to jest stabilizacja. Tak, stabilizacja, ale podejdźmy do tego, co kto wykonuje. No niestety policjant wykonuje pracę o wyższym stopniu zagrożenia niż, nie umniejszając, pracy urzędnika państwowego, który idzie do pracy na 7.30, wychodzi z pracy o 15.30, podpisał ileś tam dokumentów i wychodzi do domu. No nie, no w policji tego nie ma. W policji możesz wyjść do domu, ale nie musisz. No. Ja wiem, że każdy z policjantów wie, co będzie robił i wie, dlaczego chce służyć, bo to jest służba. Trzeba też pamiętać, czym to jest służba, a nie praca. Mhm. O tym się też zapomina teraz. Mówi się o pracy w policji, a nie o służbie w policji. Niby małe słowo, ale duża różnica. Tak. Służba, a praca. A masz poczucie, że dzisiaj policjanci idą do policji właśnie, żeby służyć, a nie żeby pracować? Właśnie bardziej chyba pracować, stąd później po kilku latach przychodzi taki, nie wiem, niedosyt. Wypalenie chyba nie ma, po 3-4 latach nie może być mowy o wypaleniu, ale może niedosyt, może ci policjanci chcieliby wykonywać inne zadania, chcieliby robić coś innego, a są uwikłani w jakieś tam czynności typu zabezpieczanie imprez i nie wiem, nie tylko imprez. Ale ktoś musi zabezpieczać te imprezy. Ktoś musi zabezpieczać, to też jest rola policji. Ale ja nie mówię o imprezach masowych, mówię o pilnowaniu chociażby pomników i tego typu rzeczy. Współczuję chłopakom, którzy muszą stać całą dobę na placu i pilnować pomnika. Naprawdę, nie jest to takie. Nie jest to, to nie jest to, co oni chcieliby wykonywać. Poznałem ostatnio wykładowcę ze szkoły policji w Pile. Świetna szkoła, kończyłem tę szkołę. Którą się zaczyna, tak? Na początku służby trzeba tam odbyć. Nie, to jest inaczej, Bartku, wygląda. Zawsze musisz przejść kurs podstawowy. W moich czasach szkoła policji w Pile była szkołą, która dokształcała. Tam robiły się specjalizacje. Okay. Było bardzo dużo szkół, gdzie robiło się ten kurs podstawowy, ten półroczny. Teraz niestety jest tych szkół bardzo mało, więc ten etap szkolenia przejęła chociażby Piła, a w moich czasach Piła była szkołą specjalistyczną, tam robiły się kursy specjalistyczne. Ten wykładowca to jest człowiek z wieloletnim doświadczeniem, ten tam technik zbierania śladów uczy. Opowiadał mi, że dla niego jest zdumiewające to, że młodzi adepci, którzy właśnie nowi policjanci, którzy tam przychodzą na szkolenia, część z nich rezygnuje, dlatego że na przykład nie podoba im się to, że przez pierwsze 2 tygodnie nie mogą wyjść na przepustkę. Bo oni tylko czekają piątek wieczór, sobota wieczór, żeby pójść na miasto, a tu się okazuje, że przez pierwsze 2 tygodnie nie mogą. Albo na przykład mieli przypadek, kiedy policjant, dwóch chłopaków zrezygnowało ze służby, jak się dowiedzieli, że muszą sami sprzątać pokój i ścielić swoje łóżko, ponieważ w domu tego nie musieli robić. A tu się okazało, że muszą. To są jednak niebywałe historie. Ja się cieszę, że, no, że takie odsianie następuje, tak? I że oni odpadają nie po roku służby czy po 2 latach, tylko na samym początku. Ale to jednak jest niesamowite, że ludzie tacy do policji... Pójdę dalej, powiem ci więcej. Pozdrawiam oczywiście Wydział Ruchu Drogowego z Konina. Ostatnio podczas kontroli rozmawiałem się sobie z bardzo uroczą panią policjantką z Wydziału Ruchu Drogowego i ona powiedziała, że jej koleżanka zrezygnowała ze szkoły policyjnej tylko dlatego, że nie pozwolono jej przebywać na tej szkole z Jorkiem. Z psem Jorkiem, jej ulubionym. I ona zrezygnowała z pracy policji. Ale jakby zabierała na służbę, to może by... No myślę, że tak. Musiałaby zabierać go za służbę, zrobić psa, wyszkolić, przeszkolić tego psa, no ale szkolenie w policji dotyczące ludzi jest dosyć ubogie, więc psów tym bardziej. Mimo tego, że pies to pies, kojarzy się różnie. To jakby dzisiaj ktoś, młody człowiek, który myśli o tym, co ma w życiu z sobą zrobić, i przyszedłby do ciebie, a pewnie cię też pytają o to, czy pójść do policji, czy warto, to warto, czy nie warto?
zawsze im mówię, nie idźcie do policji. Ale jest to chyba taki etap przejściowy. W pewnym momencie trzeba będzie zauważyć to, że źle się dzieje. Że się dzieje pod względem szkoleń, że źle się dzieje pod względem naboru do policji. Że się dzieje pod względem selekcji tych osób, właśnie o czym mówimy, o czym ty powiedziałeś, że widzą trudności w tym, że nie można wyjść przez 2 tygodnie. Zabezpieczałem wizytę papieża, więc tam przez prawie miesiąc nigdzie nie wychodziliśmy, tylko jeździliśmy za papieżem i nikt z nas nie narzekał. Właśnie to jest takie narzekanie tych młodych policjantów. Chcieliby jak najwięcej, jak najmniej dając z siebie, może taki minimalizm, ale jeżeli ktoś się decyduje już na służbę w policji, to naprawdę powinien to przemyśleć. Powinien to przemyśleć, powinien się dowiedzieć, jakie są warunki pracy, jak się pracuje. Nie tylko poglądać filmy, bo najczęściej to się tak odbywa, że pogląda się paradokumenty. Tak. A tych paradokumentów o pracy policji jest coraz bardzo jest dużo. Sporo, tak. Są bardzo. I poglądają sobie te paradokumenty i pomyślą, o Jezu, no jest zajebiście jest pracować. No wiesz, ale grają w nich też czasami byli policjanci. To powinni jakoś bardzo, pilnować, żeby ja znam bardzo niewiele takich paradokumentów, gdzie grają byli policjanci, naprawdę. Ja znam, a ja znam 2 policjantów, którzy grali. Już nie chcę mówić w których, no ale... Tak, ja też właśnie nie chciałem mówić w których, bo mam kilka swoich takich koników serialowych, paradokumentów, o których mógłbym dużo mówić, bo kiedyś się katowałem oglądaniem tym tak specjalnie, taki sadomasochizm, oglądanie tych paradokumentów. Czy było coś po latach pracy w policji, co cię zaskakiwało, że przychodziłeś do pracy i myślisz, no tego to się nie spodziewałem. Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zawsze. Ta praca, ta służba jest zawsze zaskakująca, naprawdę. Zawsze zaskakująca. W latach 90., kiedy to zaufanie do policji było zerowe. Zerowe. Nowa formacja przekształcona z milicji. Pamiętam, ty na pewno nie pamiętasz, ale ja pamiętam, jak radiowozy, które jeździły z napisem milicja, miały zamalowywane tylko 2 pierwsze litery w ramach oszczędności i po było to napisane. To się bardzo różniło. Te po oddzielone od tej licji zaskakiwało nas pozytywnie. Się pamiętam. Pamiętasz. Ja tak? Nawet ZOMO pamiętam. O Jezu, Bartku. Także, sorry. Przepraszam, skoro pamiętasz, no, masz dobrą pamięć, bo ja byłem z takim dzieckiem, nie za bardzo wszystko pamiętam, ale to nic, Bartku. Już nie pomijamy twój wiek. Rzucałem kamieniami z ZOMO, ale... Słuchaj, ja też. Ale tylko, ja też. Tylko do czasu, jak istniało ZOMO. Jak przestało istnieć ZOMO, to przestałem się. Ale ja też, powiem ci, z ZOMO się trochę kłóciłem niesamowicie na ulicach. No i zaskakiwało nas jednak takie ciepło ludzkie i te dowody wdzięczności takie, że ktoś nam podziękował, że super panowie, że jesteście. Później zaskakiwało nas pozytywnie, że coraz więcej ludzi jednak zgłaszało nam cokolwiek. Bo lata 90. to zmowa milczenia niesamowita, każdy się obawiał, no, nikt nie ufał policji. A dzisiaj to się zmienia już? Tak, ludzie dzisiaj chętnie rozmawiają? Dokładnie tak, zauważyłem to, że ludzie chętnie rozmawiają, jest więcej zgłoszeń na policję. Ludzie może nie odczuwają potrzeby, ale dzielą się z policją wszystkim i to jest bardzo pozytywne, że to zaufanie jest odbudowane i byłoby źle, gdyby to zaufanie jednak nadużyć, gdyby to zaufanie znowu upadło, bo wtedy jednak policja bazuje na informacjach. Informacje to jest połowa sukcesu policjanta. Dobra informacja, umiejętnie pozyskana i także przez ludzi, którzy gdzieś tam telefonują, spotkają policjanta, bo wie pan, to sam się coś dzieje, ktoś leży. Znieczulica ludzka, która była właśnie wcześniej, jest już teraz dużo, dużo mniejsza. I to cieszy. I to były takie efekty pozytywne. Pozytywnym było też, jak zobaczyłem nowy radiowóz. Przysiadłem się z Poloneza do Volkswagena Vento. Jezu, wiesz, jaki to był pozytyw? Jaka to była radość niesamowita. Zmiana środków łączności na Motorola później. Och, to był szok kulturowy już niesamowicie. Ja kiedyś, jak mieszkałem w Stanach, to mieszkałem drzwi w drzwi z agentem Secret Service. Tylko, że on się nie zajmował ochroną prezydenta, nikogo innego, tylko zajmował się ściganiem fałszerzy pieniędzy, bo tym też się Secret Service w Stanach zajmuje. I często żeśmy rozmawiali i on mi kiedyś powiedział, że... Też zadam mu takie pytanie, czy coś cię w tej pracy szokuje jeszcze? A on mówi, każdego dnia dowiaduje się tego, że o ludziach wiem niewiele. I że rzeczy, które mi się wydawały niemożliwe wczoraj, dzisiaj już są absolutnie możliwe, bo widziałem je na własne oczy. Czy jest coś takiego, że policjanci... którzy się zajmują taką pracą, jak ty się zajmowałeś w policji, tą ludzką naturę znają lepiej niż inni.
I skąd w tobie tyle uśmiechu i optymizmu? Bo jak się słucha policjantów po wielu latach służby, to oni przeważnie są zdołowani. I to, że, no, nie wierzą, że świat jest lepszy, raczej uważają, że świat jest gorszy niż się wydaje. Może dlatego, że tego gorszego świata się bardzo dużo oglądałem, mało tego przeżyłem, to wiesz. Jednak te doświadczenia życiowe w jakiś sposób odbijają się na tobie. Przynajmniej zauważyłem, nauczyłem się tego wręcz, że zawsze może być dużo gorzej. Dlatego chyba doceniam to, co jest dzisiaj. I cieszę się każdą chwilą, bo zawsze może być gorzej, co doświadczyłem na własnej skórze. Ale z tą naturą ludzką to coś w tym jest. Wiesz, że po kilkunastu latach pracy z ludźmi widzisz coś, czego nie widzą inni, co przydaje mi się teraz. Widzisz coś, czego nie widzą inni i potrafisz jednak dosyć szybko, może nie dosyć szybko, ale szybciej niż inni dostrzec taką drugą naturę tego człowieka, może nie tyle co drugą naturę, ale też spojrzeć na niego takim rysem psychologicznym, ale to jest też i przekleństwo. Naprawdę, to jest przekleństwo mieć w sobie coś takiego. To polega na tym, że idziesz ulicą i widzisz człowieka, którego nie znasz, ale myślisz, to jest ale właśnie, pewnie policja. Tak, albo idziesz i wiesz, idziesz wśród tych ludzi, wszystkich patrzysz, o, znowu policjanci kogoś obserwują. To jest fantastyczne. To bym chciał. Widzisz na przykład ludzi siedzących w samochodzie i widzisz, o, tak, to są policjanci, tak, siedzą na obserwacji. Tak, siedzą na obserwacji, siedzą gdzieś w jakiejś knajpce i o, myślę, znowu chłopaki kogoś obserwują, bo to widać. może nie tak widać, jak masz ten zmysł widzenia tego, właśnie tego, tych policjantów i tych ludzi, ale idąc, i wiesz co, to jest też na zasadzie takiej zabawy, takiej gry, że idziesz albo gdzieś siedzisz, może nie jak idziesz, ale jak sobie siedzisz gdzieś i obserwujesz ludzi i sobie tak myślę, czym się zajmują, kim są, to tak zostaje w człowieku. Kiedyś mój kolega, który odszedł na emeryturę, powiedział, że wiesz co, najbardziej w tym wszystkim to mnie irytuje to, że ja po 2 tygodniach emerytury wiedziałem już o tych ludziach praktycznie wszystko. Kiedy wychodzą z domu, kiedy idą na zakupy, kiedy wychodzą z psem, kiedy będzie się kłócił z żoną, kiedy będzie dzień wypłaty. Mówi, ja wiedziałem wszystko po 2 tygodniach i to jest najgorsze. Ale bo myślę o tym twoim optymizmie, strasznie mi się to podoba, że jesteś taki, wiesz, mimo tego, że no wiele rzeczy cię złych w życiu spotkało, że jesteś taki optymistyczny. Czy w tej pracy policjanta spotkałeś się z sytuacją, w której człowiek, którego uważałeś za złego, zrobił coś dobrego? Że w drugą stronę, że to zaskoczenie było, że nie wiem, człowiek, którego uważałeś za zepsutego do szpiku kości, nagle potrafił się po ludzku zachować. Tak. I muszę ci powiedzieć, że kilka razy, nie jednokrotnie, ale kilka razy spotkałem się z takim zachowaniem zarówno wówczas, jak pracowałem, jak i teraz, czym jestem zaskoczony. Może teraz inaczej trochę patrzę na to wszystko, ale i teraz zauważyłem, jak gangster taki naprawdę gangus z dawnych czasów, o którym można było powiedzieć gangus, przeszedł jakąś przemianę, w co nie wierzyłem tak do końca. Przeszedł przemianę niesamowitą i zajmuje się teraz szczytnymi celami, pomaga wszystkim i... Już nie jest gangsterem? Nie jest gangsterem. Naprawdę nie jest gangsterem, ale go to nie interesuje. Nawet go nie interesuje. Nawet jeżeli ktoś przychodzi do niego i mówi, że słuchaj, może byśmy coś tam, wiesz, podziałali, to się śmieje. Mówi, to już nie czasy mojego działania. Fakt, że odsiedział też wiele lat, ale chyba to nie miało takiego wpływu na niego. Zauważył gdzieś zmarnowane te lata. Bo chyba w tym wszystkim... A ma rodzinę? Nie ma rodziny. A nie ma rodziny. Nie ma rodziny, nie ma rodziny. Ale w tym wszystkim jest też coś takiego, że właśnie mówię o tych odbywających karę pozbawienia wolności, że jeżeli zauważą te zmarnowane lata, że te kilka lat to jest takie, tak jak się mówi, wyrwane z życiorysu, to potrafią się zmienić. Potrafią się zmienić i widzą, że jest to taki dziura w czasoprzestrzeni ich życiorysu. Czyli jest możliwe, że człowiek idzie do więzienia i wychodzi z niego lepszym człowiekiem? Rozumiem, że to rzadkie pewnie. Rzadkie, ale... tak, to jest rzadkie. Właśnie czekałem aż dodasz słowo, że to jest rzadkie, dlatego pozwoliłem ci skończyć, bo nie wierzyłem, że tak myślisz do końca, że tak jest, ale są takie przypadki, że można się zmienić, ale to jest bardzo mało. Ja mam takiego kolegę, ja wychowałem się w fatalnej okolicy w Warszawie, i nawet mam kolegów, którzy dożywocie odsiadują w więzieniu z klasy,
takich mam kolegów, ale mam też kolegę, który no, był bardzo znanym przestępcą w Warszawie i poznał w więzieniu dziewczynę. I ona zmieniła jego życie. Zmieniał. I dzisiaj, no oczywiście ręki sobie nie dam uciąć za to, ale jestem przekonany, że dzisiaj jest dobrym człowiekiem. Czyli to, nie. Czyli to kobiety powinny resocjalizować, a nie zakłady karne. No co, to bez wątpienia, aczkolwiek spotkał ją w więzieniu. Aha. Więc to gdyby nie poszedł do więzienia, to by jej nie spotkał. Czyli trzeba połączyć to wszystko. Czyli trzeba dokładnie. Trzeba to połączyć i ta resocjalizacja będzie bardzo efektywna. Czyli trzeba spotykać kobiety w więzieniu. Więzieniu. Po prostu. Więc dajmy się zamykać, bo tam poznajemy wspaniałe kobiety. Tak jest, dokładnie. Strasznie ci dziękuję za tą rozmowę. Również. Cieszę się, że cię poznałem. Cieszę się, że książkę mogłem przeczytać. Miami zły pies. No właśnie taki zły, no właśnie. No. No nie zły, bo kąsał. A, no dobrze, no ale kąsał tych, co miał kąsać. No to tak, wiesz. Tak, tak. Tylko tych, których musiał kąsać. Książka w księgarniach, proszę kupować i czytać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.